Dywizjon 303. Na ten film czekaliśmy 77 lat. Powstaje on z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecia polskiego lotnictwa oraz 100 lat brytyjskiego RAF-u. Spójrzmy, jak wygląda plan zdjęciowy. Jest to bardzo grupowa scena, gdzie polscy piloci pierwszy raz przyszli do pubu, ale nie spotkało się to z jakimś jeszcze zainteresowaniem innych. Akurat czuli się nawet bardzo niezręczni, ponieważ odbywała się na żywo relacja z walki, w której oni niestety nie mogą uczestniczyć. Fabuła tego filmu wynika z historycznych faktów, które same w sobie są na tyle ciekawe i wyjątkowe, że dają jakby dużo materiału i powodów, aby ich opowiedzieć w filmie fabularnym. To są nasi bohaterowie, trzeba o tym mówić, trzeba o tym przypominać. Trzeba być, musimy być dumni z tej historii i dlatego ten projekt jest jakby swego rodzaju misją dla nas. Dlatego na nas aktorach ciąży, ale w sensie takim pozytywnym, pewna odpowiedzialność. When I first read the script and found out more about the story of this particular squadron, I think it's a very important story to be told. It's, you know, a very rich history and we're having a great time telling this story. I play a character called Victoria Brown, who is a member of the Women's Auxiliary Air Force in World War II with the British Air Force, and she's also an actress. Jest to produkcja międzynarodowa, grają w niej też wybitni aktorzy brytyjscy. Sceny są kręcone w Polsce, w Wielkiej Brytanii, we Francji, no i przede wszystkim w języku polskim, w języku angielskim. Tworzymy więc tak naprawdę jednocześnie dwa filmy. Nie będzie więc także problemu w odbiorze tego filmu na arenie międzynarodowej. Ja jestem szczęśliwy, że mam aż tak dobrych aktorów tutaj, że prawie film się kręci sam. Z niecierpliwością czekamy na efekty prac na planie filmowym. Premiera filmu w pierwszym kwartale 2018 roku. Daniel Czyżewski, Polskie Radio.pl.